Och, chcesz wiedzieć, jak to się stało, że znalazłam się w tym dnie piekieł, jakie tylko mogło zaistnieć wśród ludzi, w Polsce, w Europie. Zofia Stępień, nasza ukochana babcia, urodziła się 3 czerwca 1920 roku w Radomiu. Gdyby żyła, to dzisiaj, w dniu premiery tego dokumentu, obchodziłaby setne urodziny. Niestety, los chciał inaczej i zabrał ją do lepszego świata w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, zaledwie pół roku przed tym pięknym jubileuszem. Dzieciństwo i lata szkolne babcia spędziła w Radomiu, gdzie zastał ją wybuch II wojny światowej. Miłość do ojczyzny sprawiła, że bardzo szybko zaangażowała się w ruch oporu. Została łączniczką w podziemnej organizacji Szare Szeregi, która współpracowała z Armią Krajową. Decyzja ta w dramatyczny sposób wpłynęła na jej dalsze życie, gdyż w konsekwencji została aresztowana przez Gestapo i wysłana do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Tam przez ponad 2 lata przeżywała codzienne piekło, które na zawsze odcisnęło swoje piętno. Na krótko przed śmiercią udało nam się namówić babcię na jeden z pierwszych i zarazem ostatni wywiad przed kamerą. Dedykujemy tę opowieść wszystkim tym, którzy jeszcze nie zrozumieli, że wojna, w jakiejkolwiek postaci, jest zawsze najgorszym możliwym wyborem. Och, chcesz wiedzieć, jak to się stało, że znalazłam się w tym dnie piekieł, jakie tylko mogło zaistnieć wśród ludzi, w Polsce, w Europie, w tym piekle Auschwitz-Birkenau. Po prostu przyszli o 6 rano, 2 panów przyszło, no i zaczęli robić rewizję. Ja się bałam, bo wiedziałam, że coś może się zdarzyć. Wiem, że miałam gdzieś schowaną całą paczkę biuletynu informacyjnego, który był rozprowadzany przez Warszawę po całej Polsce. Ale tego nie znaleźli. Nic nie znaleźli, ale mnie zabrali do głównego budynku Gestapo. No i tam po prostu przez cały dzień, to było od świtu, przez cały dzień mnie pytali o nazwiska, o nic więcej. No więc nie powiedziałam ani jednego nazwiska. Powiedziałam, że w ogóle nie rozumiem, czego oni ode mnie chcą. No więc do ciemnej nocy tak mnie męczyli, ale bez używania siły. I wreszcie już jak było ciemno, a to był październik, to wcześniej się robi ciemno. Jeden z nich tylko widział, że dziewczyna bez... Co może im zrobić? Jeden mnie odprowadził, odwiózł mnie taksówką, jakimś takim wozem do więzienia radomskiego, gdzie był jeden oddział, był przeznaczony dla politycznych więźniów. I tym samochodem dojechaliśmy tam na miejsce, wprowadził mnie na korytarz, zadzwonił, trzeba było dzwonić jakimś dzwonkiem do dyżurnych tych żołnierzy, którzy tam trzymali wartę, otworzyli. No i wprowadzili mnie do celi więziennej. W celi to była długa, wąska cela. Dużo było, dużo kobiet leżało, tak jak śledzie, jedna przy drugim, na takich jakichś wytartych siennikach, poprzykrywane byle jakimi kocami. I wszystkie mi się przyglądały, jak ja wyglądam. W końcu jedna z nich, pewnie starsza celi, podeszła do mnie i zapytała się, skąd cię wzięli. Ja mówię, z domu. O której godzinie? Wypytała o wszystko. No i doszli do wniosku, że ja nie jestem z łapanki, tylko z przeznaczenia mnie aresztowali.
No więc wtedy mnie obsiadły te dziewczyny naokoło i co? No i pytały, każda o kogoś pytała, czy widziałam, czy wiem. Ten dzień, w którym mnie aresztowali, to był trzeci dzień wieszania więźniów, którzy już byli aresztowani i mieli wyroki śmierci. I to było po trzecim dniu wieszania. I to wszystkie były, wiedziały, że coś się dzieje w mieście, ale mi nikt nic nie powiedział, o co chodzi, tylko pytały, a czy znałaś Henka takiego i takiego, albo a czy znałaś kogoś takiego. Ja nikogo nie pamiętałam. Wiedziałam o jednym tylko, który był pierwszego dnia powieszony, a jego dziewczyna taka, widać było, że jest ogromnie przerażona, tak cały czas koło mnie siedziała. W końcu już pokładłyśmy się spać, bo strażnik przyszedł, krzyczał, że ciągle się światło świeci. Ułożyłam się gdzieś koło jakiejś pani i ta jedna właśnie od tego Henka tak przyszła koło mnie, położyła się i mówi, wiesz, to był mój mąż, ale on chyba będzie skazany, bo o jemu dużo zarzucają. Powiedziałam, że ja nic na ten temat nie wiem, a wiedziałam, że został powieszony. No, więc tak ta sprawa się pierwszego dnia zaczęła. A potem już były takie przesłuchiwania. Od czasu do czasu wzywano mnie na przesłuchanie i ciągle mnie straszyli, że jeśli powiem, podam przynajmniej dwa nazwiska, to już jutro wyjdę na wolność. A jeśli nie powiem, to pójdę gdzie indziej. Ale dawali do zrozumienia, że to będzie jakiś obóz. Więc ja cały czas udawałam idiotkę, że ja nic nie wiem, że niepotrzebnie się fatygują, bo ja naprawdę absolutnie nie miałam kontaktu z nikim, kto mógłby im zaszkodzić. Cały czas tak tłumaczyłam. Zresztą te badania powtarzały się przez 4,5 miesiąca. Czasem dostałam lanie, ale nie takie straszne, jak taka moja koleżanka, która była okropnie torturowana. Ja tylko zwyczajnie bykowcem i trzcinką dostawałam po pupie lanie i po takim biciu sadzał mnie, bo to siedziałam na takim wielkim, puchatym fotelu, taki wielki, ogromny i wtedy wstawałam, musiałam wstać, musiałam się przesunąć przez naokoło poręczy, która była gruba, bardzo wypchana. Kładłam się głową do siedzenia, a on mi od tyłu w siedzenie walił. To w końcu mnie sadzał. Brał tak za kołnierz, jak się bierze kociaka czy psiaka, sadzał na tym fotelu i pytał się nazwisko, nazwisko, ciągle nazwisko. Nic nie powiedziałam. 4,5 miesiąca mnie tak ciągle nękali, aż wreszcie ostatniego dnia, na ostatnim badaniu, kiedy wszystkich więźniów właściwie chcieli wyrzucić z więzienia. Nie wiem, to był taki okropny nabór do obozów. I wtedy ostatniego dnia, jak mnie wzywał na przesłuchanie, to powiedział, słuchaj, albo jesteś skończoną idiotką, albo jesteś niesłychanie sprytną dziewczyną. Ja już do ciebie nie mam sumienia. Jedź sobie tam, gdzie pojedziesz, to się przekonasz, że u nas nie było tak źle. No i na drugi dzień o świcie był apel. Wszyscy wyszliśmy przed cele. Potem zeszliśmy na dół do ciężarówki i tą ciężarówką odwieziono nas na dworzec. A było nas w tej ciężarówce tak dużo, że nawet nie było gdzie usiąść. Tak strasznie dużo z jednego korytarza tych więźniów było. No i stamtąd nas wygrużyli, że tak powiem, z tej ciężarówki i czekałyśmy na pociąg. Podjechał pociąg towarowy. Taki pociąg, że miał ogromne drzwi, takie zasuwane,
a było okienko jedno, malutkie, u góry na wysokości twarzy ludzkiej, takie wąskie. To był taki typowy wagon bydlęcy, jak się przewozi zwierzęta. I tam nas pakowali. I w tym wagonie jechaliśmy dwie doby. Więc jak się orientowałam potem od koleżanek, niektóre były nawet pociągiem dowożone do Oświęcimia. A nas tak z miejsca skazali na taką katorgę. Nawet nie można było usiąść, bo nie było miejsca. Wszystkie stałyśmy jak śledziki takie poutykane. No ale wiadomo, że jak się jest tak długo zamkniętym, no to potrzebna jest jakieś miejsce, gdzie człowiek może się zwyczajnie opróżnić. Nie było takiego miejsca. Nie było wiadra żadnego, nie było przedziału. Nic, to był jeden wielki koszmar. No więc ustanowili między sobą więźniarki, że się wysuną spod jakiś prostokątny wagon, to jeden róg tego wagonu zostawili na odchody ludzkie, a myśmy się jeszcze bardziej ściągnęły do przodu. No i wtedy no, nie było wyjścia, trzeba było korzystać z tego. Potem to wszystko chlupało pod nogami i myśmy tak jechały dwie doby w tym strasznym fetorze. No i w tej po prostu takiej brei. Nogi były prawie do kostek ubrudzone. No i zajechaliśmy właśnie do Oświęcimia. Cały peron, cały dworzec był obstawiony policją, żołnierzami. No i wygrużali nas z tego. Drzwi odsunięto, rozsunięto i kazali nam wyskakiwać. To było dosyć wysoko, bo tam nie było peronu, tylko już ziemia niżej. No więc wyskakiwałyśmy, żadnej się nic nie stało i natychmiast w pozycji klęczącej, nie na stojąco, tylko od razu wyskakiwałyśmy i miałyśmy klęknąć. No więc klękałyśmy, a pod kolanami był mróz, bo to był początek marca, a wtedy był duży śnieg, była zmarznięta ziemia, i w tym śniegu się klęczało. Tak do świtu klęczałyśmy. Ryki, wrzaski, psy szczekały, żołnierze wrzeszczeli okropnie, a myśmy przerażone nie wiedziały, co się dzieje. Nie tak sobie wyobrażałyśmy, bo myśmy myślały o obozach koncentracyjnych, ale nie o takiej o takim strasznym przyjęciu. Wreszcie jak już zaświtało, już słońce się pokazało, kazali nam wstać. Trudno było wstać z tych kolan zmarzniętych, ale wstałyśmy. No i tak nas ustawili w czwórki, a byłyśmy przeświadczone, że znaczy myśmy u siebie w szkole, jak były lekcje sportu, to się ustawiałyśmy w czwórki, bo oni nam się kazali ustawić w piątki. Piątka, 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 piątka. No więc ustawiłyśmy się w te piątki. To był początek już ustawiania się w obozie, bo w obozie wszystkie komanda zawsze były ustawione piątkami. No więc ustawili nas w piątki i poszmaszerowałyśmy. No i po jakimś czasie od tego dworca, jak uszłyśmy już dużo czasu, patrzymy, jest wielka brama, a nad tą bramą pisze Arbeit macht frei. Pomyślałyśmy, że do tego obozu nas prowadzą. Przeszłyśmy pod samą bramę tego Arbeit macht frei i skierowali nas w prawo, w boczną drogę. Nie musiałyśmy tam zostawać, chociaż myślałyśmy, że bardzo pięknie ten obóz wygląda, był murowany, w budynkach były piękne okna. Nie wiedziałyśmy jeszcze, że tam są jeszcze i łazienki, i ubikacje, wszystko. Myślałyśmy, że nie najgorszy ten obóz, ale nas skierowali w prawo. I tak uszłyśmy 3 kilometry,
do obozu kobiecego. To wtedy był początek obozu kobiecego. Było niewiele tych baraków i myśmy tam weszły. Otworzyli nam bramę, furtkę taką. Przez tę furtkę weszłyśmy i przedstawiły się naszym oczom baraki. Niskie, bardzo niskie, brzydkie, stare, odrapane, murowane z cegieł baraki. Podobno budowali je więźniowie radzieccy, których najpierw tam sprowadzili i oni te z rozebranych domów, no bo tam zajęli wielkie tereny pod budownictwo ludzkie, więc oni z tych rozebranych domów postawili podobno te baraki i myśmy te baraki dostałyśmy, żeby po prostu tam zamieszkać. Ale nie weszłyśmy do tych baraków, tylko w pierwszym baraku od bramy, od wejścia, ustawiono nas w kącie, a po drugiej stronie baraku sprowadzono Żydówki. To były kobiety bogate, piękne, pięknie ubrane. I tam je ustawiono. Ich był cały wielki taki, taka duża gromada tych dziewcząt była. To były kobiety przeróżnego wieku. A myśmy były po drugiej stronie z tego baraku. No i przyglądałyśmy się. Na środku stołu był, na środku baraku był stolik. Obok tego stolika krzesło, na którym siedziała Aufzierin, urzędniczka niemiecka, i koło niej więźniarka w pasiaku. I z tych dziewcząt, tych niemieckich dziewcząt, niemieckich Żydówek, bo już Żydów takich oficjalnych nie było, podchodziły i one ją rewidowały. Żyletką odcinały rękaw. Wiedziały o tym, to więźniarki robiły pod okiem Aufzierin. Odcinały tu rękaw w tym szwie i wiadomo było, że w każdej tej pod rękawem, w tej takiej poduszce były schowane złota, biżuteria. One tam chowały strasznie dużo skarbów. Ja na tym stole, to był taki niewielki stolik, rosła taka sterta złota i to wszystko, to było, ich było tam być może około 200 tych dziewcząt. Wszystkie jeszcze długo je rewidowano i odpruwano na końcu te podszewki. Spod podszewek tu na brzegu, pod tym założeniem, też były skarby, też były, bo to zostały najbogatsze Żydówki, jakie zostały w Berlinie. One podobno były z Berlina przywiezione i takie ograbiono. No a potem dopiero poszłyśmy do Zauny, do takiego dużego baraku, gdzie były takie prysznice od sufitu przywiązane i tam kazano nam się rozebrać. No i rozebrałyśmy się. I baba, która stała przy tych, jak się to nazywa, takie jakieś uchwyty, którymi puszczała wodę, stając tam, trzymając za taką wajchę, krzyczała takim niemiecko-polskim językiem, tylko niech która spróbuje się uciec spod prysznicu, to zobaczy, jak ja ją tą lachą zdzielę. Ja sobie myślę, czego ona od nas chce? Przecież wszystkie chcą się wykąpać. Ona pociągnęła tą wajchę, a na nas spadła lodowata woda. A to był marzec jeszcze śnieżny. Dziewczyny te zaczęły piszczeć, wyskakiwać spod tego. Ja pod tą wodą stałam, bo ja byłam tak zmęczona, że właściwie nawet mi trochę ulgę przyniosła ta kąpiel zimna. Potem ona zamknęła ten dostęp wody i takie ociekające, zimne, mamy po kolei podchodzić do kąpieli, nie do kąpieli. To była kąpiel, była i my miałyśmy podchodzić do ubrania.
Więc w takiej dużej sali kępami były najpierw do ubrania, powiedzmy koszule, majtki, stanika nie było, koszule, majtki. Ona w następnym stoisku były na przykład pończochy. I to były tak powiązane parami, że jedna była ruda, druga była przezroczysta. Takie nam pończochy nie wolno było poprosić o zmiany, bo się dostawało w łeb. No więc pończochy, potem były buty. Mnie się dostały takie dwa wielkie sanie, że po prostu jak założyłam na nogę i zawiązałam tu sznurkiem, no to mi noga z tego wychodziła. No i byłyśmy już ubrane rzeczywiście, ale to było jeszcze, to już było przed ubraniem. Jak nas wpuścili do takiego pokoju, po kąpieli, żeby schnąć. No i wszystkie byłyśmy już ogolone na pały i one, to więźniarki nas strzygły. To było całe komando żydowskich, Żydówek czeskich, ale więźniarki, bo one pierwsze były tam przyjęte i one pierwsze znały niemiecki i one pierwsze funkcjonowały tam. Więc one nas tam, potem nas ona ubierały w te wszystkie rzeczy. Ja pamiętam, jak wchodziłyśmy do tego, to był taki pokój z takimi siedzeniami ustawionymi coraz wyżej. I co która wchodziła, to było takie, o, nikt nikogo nie poznawał. Wszystkie wchodziłyśmy nago tam, po tej kąpieli, ogolone. Także żadna nie była podobna do siebie. I pamiętam, taka starsza pani, może miała 50 lat. Ona była aresztowana w Radomiu z dwiema córkami. Ona była z jedną córką aresztowana, ale ona nie poznała swojej córki. A jak ona weszła po tym ostrzyżeniu, jak weszła do tej takiej poczekalni, to tak się trzymała za głowę i mówi, dziewczęta, to była taka paniusia elegancka, dziewczęta, jak ja wyglądam? Przecież mnie nikt nie pozna. A my sobie myślimy, a kto cię ma, proszę pani, poznawać? Jak my wiemy, kto ty jesteś? Tak była zmieniona, to była pani taka gruba bardzo, ona ważyła ze 100 kilo. Taki miała brzuch duży i z tym brzuchem jeszcze była wtedy. Potem jak ją spotkałam za jakiś czas w łaźni, było takie generalne kompanie, to jej brzuch w postaci fartuszka wisiał do kolana. Wszystko na niej wisiało. Była bardzo zmieniona. No, ale tak było. No i potem ubrałyśmy się w to wszystko, co nam dali i w pewnym momencie któraś z nas zaczyna wrzeszczeć i podskakiwać. No to wszystkie się przyglądają, co? Ona mówi, wszy, wy nie wiecie, ile tu jest wszy w tych sukienkach. Ona sukienkę założyła tak strasznie zawszoną. Wszystkie miałyśmy jakieś wszy, ale nie takie jak ona. No więc dostała po głowie. Wtedy się tłumaczyło ludziom wszystko kijem po głowie albo po plecach. Dostała po głowie, żeby była cicho, żeby się nie wydzierała, bo dostanie jeszcze coś więcej. No i potem poszłyśmy na blok. Jakaś paniusia, a dali nam numerki. Jakaś paniusia po nas przyszła, blokowa więźniarka i zabrała nas, właśnie te wszystkie, które z Radomia jechały, zabrała nas do jednego bloku i tak szła ze świeczką i wzdłuż tych korytarzy, gdzie były te koje, bo to były ten ceglany dom taki i tak nas upychała, tu dwie, tu trzy, tu jedna. Ja dosyć daleko szłam, jak w ogóle byłam nieprzytomna ze strachu, z przerażenia. Powiedziała, a ty, palcem mnie pokazała tu. I poszła dalej z tą świeczką. A ja nie wiedziałam, co ja mam dalej robić. Ciemno było, tak że można było, nic w ogóle się nie zobaczyło. I ktoś z tej wnęki, ty pamiętasz, jak wyglądały te, z tej wnęki powiedział, no właśnie tu, nie wiesz, jak się wchodzi?
A powiedziałam, nie wiem. Na dolną, na górną koję miałam wejść. No więc chcę wchodzić, wciągać się rękami, nie wychodzi. Ona mówi, słuchaj, załóż tu kolano na tą na to miejsce, tak poklepała i wciągniesz się, nauczysz się tego, nie bój się. No i tak zrobiłam i ona mnie jeszcze za rękę pociągnęła, ja się tam koło niej położyłam. No i tak zaczęła ze mną rozmawiać, ile ty masz lat? To ja jej mówię, ile mam lat. Ona, ja mam córkę w tym wieku i tak o niej ciągle myślę. I mówi, przytul się, ja wiem, że tu śmierdzi, bo ja nie wytrzymuję tego zapachu. Ona mówi, tu wszyscy śmierdzą, będziesz i ty śmierdziała już od jutra, zobaczysz. Przytul się do mnie i spróbuj usnąć, bo o trzeciej nas budzą i musimy wstać wtedy i iść na apel. No i tak się zaczęło, poszłyśmy. Ja się chciałam przytulić, ale ona tak... Ja jeszcze pachniałam wolnością, bo myśmy się w celi myły. No nie mogłam, tak bardzo cuchnęła. No ale jakoś tak przespałam, przeleżałam, nie wiem czy spałam. No i potem gwizdek był i sztubowe szły przez swoje sztuby. Krzyczały Aufstehen, Aufstehen. No więc ona mnie poruszyła, ta moja wybawicielka i mówi, może będziesz mogła na tej samej koi spać, to przypomnij mi się. Ale już mnie nigdy tam nie dali na ten sam blok, tylko gdzie indziej, też na takiej szufladzie mieszkałam. Zapomniałam o najważniejszej rzeczy powiedzieć na samym wstępie, jak weszłyśmy za bramę Oświęcimia. Przecież wypisywali nam długopisem, tatuowali numer porządkowy. I tak, myśmy miały, nasza cała grupa miała od 300. Ja miałam 30 tysięcy. Ja miałam 37 tysięcy 255. I dziewcząt, ja byłam tak w środku mniej więcej tatuowana przez więźniarki. To były więźniarki, które pracowały w biurze i miały funkcje. Więc były traktowane inaczej niż zwyczajne więźniarki. One nas tatuowały, no i wytatuowały ten numer. Jeszcze dotąd jest, 70 parę lat ma. No więc tak, o tym zapomniałam. Na pewno jeszcze o wielu innych rzeczach zapomniałam, ale to się w trakcie rozmowy to się wyłoni, czego ja jeszcze nie powiedziałam. A potem rozesłano nas do różnych komand. I mnie i wszystkie moje koleżanki radomianki byłyśmy jakoś tak naznaczone. Od razu nas zawieziono do Bud. Budy to była miejscowość oddalona od Oświęcimia o 3 km, ale w innym kierunku niż Birkenau. Bo Birkenau też było 3 km od głównego obozu. Ale Budy to był obóz, to był obóz karny, do którego wysyłano ludzi na stracenie. Tam były strasznie ciężkie roboty i bardzo dużo ludzi tam umierało. Bardzo mało wracało stamtąd. I nas, całą naszą grupę wysłali do Bud. Myśmy nie miały pojęcia, co to jest, dlaczego właśnie tutaj jesteśmy. No ale tam pracowałyśmy ciężko, trudno opowiadać o tym. Na przykład, ja już pomijam o tym, że budowałyśmy tor. Znaczy, tam była ziemia gliniasta, kopało się tą ziemię. Była taka strasznie ciężka i na wózki takie jeżdżące po wąskich szynach rzucało się tą ziemię.
to była na wysokość głowy człowieka, więc trzeba było wysoko tą łopatę podnieść z ziemią, żeby wrzucić na ten wózek. To była jedna taka praca tam. Druga praca to nasze komando, tylko ciągle nasze komando musiało zbierać kamienie. To były kamienie wielkości pięści. To pole było tak usiane kamieniami, jakby specjalnie wysłano parę wozów, wyrzucono tam kamieni drobnych. I te kamienie się zbierały, nie wolno było podnieść się, odchylić, żeby ten krzyż się wyprostował. Tylko cały czas zgięte zbierałyśmy, miałyśmy fartuchy, do tych fartuchów zbierałyśmy tu fartuchy i wrzucałyśmy tu kamienie. Po paru takich wynosiłyśmy na pryzmę, na bok. Po paru takich zbiórkach te fartuchy się przedzierały, bo były słabe przecież. To nam kazano zdejmować takie żaki. To się nazywało jaki tam w obozie, ale to był taki żakiet do bioder zapinany na guziki, zakładany na sukienkę. I trzeba było to zdjąć, założyć do tyłu zapięcie, tu się zapiąć się z tyłu, a z przodu mieć całą tą bluzkę. I w tą bluzkę znowu się zbierało te kamienie. A te bluzy były takie mocne, że do końca zbierania wystarczyło ta bluza. Potem no, dużo było takich bardzo uciążliwych. Na przykład na taczkach woziłyśmy kamienie wielkości głowy ludzkiej. Była pryzma kamieni. Z tej pryzmy kamieni na wózek, bardzo ciężki, bo to był drewniany, kładło się, ile kamieni tam można było włożyć, 3, 4, to wszystko. I z tym wózkiem jechało się przez taką mały taki wąwozik, taką właśnie taki rowek, gdzie była przerzucona taka wąziutka deska. Ta deska była nad tym rowkiem przerzucona. Trzeba było przez ten rowek przejechać na tej desce i za 10 metrów, powiedzmy, ten kamień miał być wyrzucony tam, na nową taką kupę kamieni. Potem się wracało z pustą taczką do tej pierwszej grupy. Tam się nakładało parę tych. I znowu się wiozło przez tą kładkę. Jak dziewczyny nie zawsze, to były słabe już. To były długo siedziały w więzieniu, słabe. Więc jak spadła, to musiała podnieść ten kamień, podnieść ten wózek, ustawić na tej desce. To była bardzo trudna praca. I trzeba było do końca zawieść na tą stertę, która była przeznaczona dla tego kamienia. No więc mnie się zdarzył raz taki wypadek, że mi spadły te kamienie. Ile ja kijów dostałam, zanim ja te kamienie wstawiłam z powrotem. Najpierw wózek na deskę, a potem kamienie z ziemi na wózek i z tym wózkiem do przeznaczenia. No więc z miejsca się rozchorowałam. Ja nie wiem, czy ja tam byłam tydzień, ale z miejsca dostałam zapalenia płuc. I od tego czasu byłam tak nieprzytomna, jak z tej pracy wracałam, a dostawało się skierowanie do szpitala tam. To był taki specyficzny kawałek obozu, że blokowa przyjmowała chore i sprawdzała, jaką ma dużą temperaturę. Więc jeśli miała mniej niż 39, to jeszcze była zdrowa i miała iść do pracy. Więc ja tam poszłam i czekałam, żeby mnie ta blokowa przyjęła. Wszystkie dziewczyny przeszły. Nikt się nie zapytał, dlaczego ja tam siedzę. Nikt nie powiedział, idź, bo teraz jest twoja kolejka. Tylko wszystkie jak najprędzej poszły, żeby się przekonać, że albo pójdą do szpitala, albo nie. A ja tak tam usnęłam i tak spałam długo. Nie było mnie
na miejscu już. Była taka pani drygleczka, która się mną opiekowała nawet. I ona się zmartwiła, że mnie ciągle nie ma, że inne dziewczyny wracają. Ona poszła tam do tego pokoju, gdzie mieszkała, mieszkała Blokowa, ta, która była panią naszą, a więźniarka, tylko Niemka. No i patrzy, cisza, wszystko wygaszone i patrzy na ziemi, a ja tam leżę. No więc obudziła mnie, zapukała tam do drzwi, do tej Blokowej, powiedziała, że jest jeszcze jedna chora, a tamta mówi, dzisiaj urzędowanie skończone, niech przyjdzie jutro. To ta ją prosiła, błagała, że to jest chora dziewczyna. Nie, nie zgodziła się, więc mnie wzięła znowu, objęła mnie i zaprowadziła mnie na łóżko. A ponieważ wtedy siąpił deszcz ze śniegiem, bo to był marzec, ale jeszcze śnieg trochę sypał, więc miałyśmy wszystkie bardzo mokre te drelichy. To jak nasiąkło wodą, to długo powinno schnąć. Więc ja w takiej mokrej tej sukience i w wysokiej gorączce położyłam się do łóżka, żeby tą sukienkę ogrzać, osuszyć własnym ciepłem. I tak spałam. I tak się skończyłam, że na drugi dzień już nikt mnie nie ściągnął z tego łóżka, bo nikt nie było siły, żeby mnie ruszyć, bo już byłam tak nieprzytomna. No i przyjechał taki samochodzik, było kilka odstawionych do szpitala, między innymi wzięto i mnie jako taką potencjalną chorą i zawieźli nas do, zawieźli nas do Birkenau, właśnie do tego obozu żeńskiego, gdzie już nie było tak pięknie jak w obozie męskim. No i tam w tym obozie, w szpitalu też rozebrali człowieka do naga, dali jakiś łach, pokazali łóżko. No i stałam przy tym łóżku, jeszcze trochę przytomna, bo to było rano po obudzeniu. I w końcu no, musiałam sama wleźć, bo te sąsiadki naokoło w łóżkach mówiły, a co ty, królewno, czekasz, żeby cię jaśnie panienka podsadziła i żebyś usiadła w tym łóżku. No to sama wchodziłam. Wchodziłam, spadałam, ale weszłam. A ty widziałaś te łóżka drewniane, bo to szpital miał drewniane łóżka. Te drewniane łóżka były też trzypiętrowe, więc ja miałam to środkowe łóżko do zamieszkania. Jak się tam znalazłam, to myślałam, że to może będzie jakaś poduszka, że może jakieś prześcieradło, nic nie było. Był psiennik taki już nie mam siły mówić, siennik papierowy, wypchany jakimiś wiórkami, który był taki, takie grudy i nie było prześcieradła, nic nie było, tylko ten siennik, a pod głową to mi sąsiadka powiedziała z sąsiedniego łóżka, już taka starsza bywalczyni, powiedziała, a te buty, co ci dali, to postaw pod głową, bo jak w razie czego przeżyjesz, to nie będziesz miała co na nogi założyć, bo ci ukradną. No więc wzięłam te buty. Ile człowiek musi z siebie dać, żeby przy takiej temperaturze, przy takiej chorobie schylić się, wziąć te buty, położyć pod głowę, wciągnąć się do tego łóżka i położyć się. I jak się położyłam na tych butach, tak cholewki, to były buty z cholewkami, to się na tych, te buty tak koło siebie nogami stały, a to były tu wyżej. To na to niższe miejsce położyłam głowę i byłam wtedy w jeden moment szczęśliwa, że już nie będzie się nikt nade mną znęcał, że już nie muszę stawać na apel, że już będę leżała i tak sobie umrę, ale już mi nikt nie będzie przeszkadzał. I byłam taka szczęśliwa. No i naturalnie zapadłam w gorączkę, zapadłam w chorobę. Mnie zabrano z zapaleniem płuc, a ja tam natychmiast od pierwszego dnia
zaraziłam się otwrzydurem brzusznym. To była okropna choroba. Dwie poważne choroby zeszły się. Zapalenie płuc i tyfus brzuszny. I ja te dwie rzeczy zwalczyłam, nie mając żadnej pomocy, żadnej możliwości połknięcia jakiegoś nadprogramowego łyku wody. Nic, tylko to, co się dostawało rano i co się dostawało wieczorem. To naturalnie mówili, tylko nie pijcie. W ordynarny sposób darły się te panie, które nam podawały jedzenie, więźniarki. Tylko nie żryjcie od razu, bo potem już nic nie dostaniecie. Łyczkami, pomalutku. No tak, wypiłam łyczek, ale myślę, to jeszcze łyczek, to jeszcze łyczek. I za chwilę patrzę, a to jest pusty garnek. Już wypiłam wszystko. Cały dzień się męczyłam, dopiero wieczorem dostałam i znowu nakazywano, nie wypijcie wszystkiego. Ale człowiek nie wytrzymał. No i się piło. I potem cierpiało się cały dzień i śniły się sklepiki z wodą sodową. No i ja nie mogę zrozumieć, ja tak byłam w tym szpitalu prawie 5 miesięcy, bo jedne choroby odchodziły, to przychodziły drugie choroby. Ja tak schłam. Po tych paru miesiącach to ja ważyłam 30 kilo, czyli tyle, co teraz ważę. Bo ja no, głodowałam, nikt mi nic nie podał, nie miałam nikogo znajomego. Nic. Podobno była taka dziewczyna ze wsi, która siedziała ze mną w jednej celi więziennej. I ona taka się czuła, ona nie chorowała, była w obozie. I podobno ona mnie szukała po tych wszystkich blokach szpitalnych. No ale mnie nie znała, bo nawet jak krzyczała moje imię, to ja byłam nieprzytomna, nie słyszałam. A jak już tak okrzepłam, już trochę tego zdrowia zaczęłam chwytać, to ona mnie znalazła wtedy, ta dziewczyna. To była Marysia Partyzantka. To była dziewczyna, której zawdzięczam bardzo dużo. Umarła. Potem ona się rozchorowała. Spuchły jej strasznie nogi. Potem się patrzyło na nogi. Jak komuś puchły nogi, to znaczy, że już krzyżyk, że już nie będzie żyła. Takie obydwie nogi spuchły, że miała dynię po prostu na nogach. Ale jak mnie odszukała, to powiedziała, no nareszcie cię znalazłam. Była starsza może ode mnie trochę z 5 lat, ale mówi, jak ci mogę pomóc? Bo nie wiem, co ci mogę pomóc. Cię wyschłaś strasznie. Ona mówiła tak trochę gwarą. A ja byłam taka jej wdzięczna. Powiedziałam, po zapaleniu płuc mam straszne odpluwanie. Ja nie mam gdzie pluć. Ja po prostu pluję w ręce. Bo co ja mam robić? Wycieram o ten koc. A ona mówi, to znaczy potrzebny ci jest kawał materiału. No tak. Wszystko zrobię, żeby ci zdobyć. To była dziewczyna taka mocna, twarda. Nie było jej dzień, może dwa, nie pamiętam. W każdym razie przyszła. I patrzę, a ona tu zza tej jaki wyciąga i wyciąga i wyciąga. A to była księża Kombrza, taka do kostek, z taką koronką piękną. I mówię, no to ci na długo pomoże do tego smarkania. No i taka byłam szczęśliwa. I ona przy mnie zaczęła to rwać na kawałki, na chusteczki, żebym miała coś. Bo ja bym nie miałabym siły tego urwać. Jak złapała się za tą koronkę, żeby ją urwać, to ja mówię, zostaw, nie niszcz tego. Szkoda, to taka piękna koronka. A tam mówi, idiotka. Koronki jej żal, biedactwo. Koronka, a ciebie nie żal? Ja mówię, no trochę mi żal, no, bo już zaczynałam zdrowieć. No i ona podarła to wszystko na takie małe kawałki. I to mi służyło długo dosyć, bo to było strasznie dużo tego materiału. No ale ja już potem jak wyszłam, to ją jeszcze spotkałam z takimi nogami spuchniętymi. Ale ja jeszcze nic nie mogłam, bo ja byłam tak słaba, że po prostu ledwo siebie trzymałam, żebym mogła cokolwiek dla niej załatwić. No i właśnie
To była moje pierwsze łzy, że ja nie mogę tej Marysi nic pomóc. Potem już nie płakałam nigdy w szpitalu. No, to był taki początek, a potem zaczęłam zdrowieć. A jak zaczęłam zdrowieć, to się wszystko w życiu moim bardzo dużo odmieniło, bo kiedy już było pisanie listów, dostałyśmy karty i dostałyśmy coś do pisania, znaczy ołówki do pisania. Znaczy na nas trzy dostawałyśmy taki kawałeczek ołówka, żeby napisać nim no list do rodziny. Więc ja przy tym wykorzystałam, miałam taki kawałek papieru skądś, nie wiem, taki od co się pakowało paczki. Więc ja najpierw, zanim zaczęłam pisać do mamy, to napisałam coś, nie wiem, co ja zrobiłam. Zrobiłam szkic koleżanki, która leżała tak w poprzek i była taka śmieszna. I była tak duża, prosiła się, żeby ją narysować. I tak ją naszkicowałam. No i potem jak ją naszkicowałam, napisałam ten list, potem jej pokazuję, zrobiłam jej karykaturę. A ona tak popatrzyła na to i mówi, dziewczyno, przecież ty masz zdolności. No to ja muszę zrobić ruch. No i zaraz do pielęgniarki, do blokowej, bo już była prawie zdrowa ta koleżanka. Ja jej nie znałam i ona nie była z mojej grupy. No i dostałam, no i przyszła blokowa, przyszły takie paniusie, że trzeba by się tą dziewczyną zająć. Jak ona ma talent, to trzeba by się nią zająć. Zdobyły mi trochę takiego papieru. One miały kontakt z mężczyznami. Oni z biura takie kawałki przynosili. O ołówek mi się wystarały. Miękki taki, żebym ładnie malowała. No i mówiły, a teraz masz, jak chcesz, to maluj. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale ja zaraz malowałam kogoś. Nie malowałam żadnej fantazji, tylko którąś z dziewczyn i to mi się udawało. Najpierw mi się trzęsły ręce, a potem malowałam. Ale ja myślę, że już nie będę miała siły więcej mówić. Bo to od tej pory zaczęła się moja wegetacja w obozie. Wprawdzie żadnej funkcji nigdy nie miałam. Nie znałam języka niemieckiego. Ale do tego, żeby jakąkolwiek funkcję otrzymać, tam trzeba było znać język, tak jak czeskie Żydówki przyszły z językiem i wszystkie jakoś dostały. Znaczy cudów nie miały, ale jakieś prace dostały. Także mogły na przykład rozdawać się ubrania, jakoś w jakiś sposób funkcjonować. Ale ponieważ wszystkie się dostosowały do roli, jaką Niemcy odgrywali w obozie. Wszystkie chamiały i wszystkie robiły się podłe, pomimo, że mogły być lepsze. Jak mnie rozbierały na przykład, miałam łańcuszek na szyi z krzyżykiem i pierścionek na siłę ściągnąć. Miałam taki srebrny pierścionek, ściągały, nie mogły ściągnąć, bo ja specjalnie włożyłam na grubszy palec. Ale to mi kazały zdjąć to. To machnęły ręką na pierścionek, żebym to zdjęła. Ja tak trzymałam to i mówiłam, tego nie zdejmę, pozwólcie mi zostawić, bo one znały polski. Nie zdejmuj to. Ja mówię, nie, to mi odtrąciła rękę, wyrwała rękę, złapała za ten krzyżyk i urwała, aż miałam zarysowaną szyję. Więc nie miałam nic własnego. A ten pierścionek to potem, jak wychodziłam z obozu, ze szpitala, to dałam takiej pani, żeby mi podtrzymała, że ja wrócę po ten pierścionek. Ale nie wróciłam, bo poszłam do innego komanda. Nie wolno mi było do szpitala przyjść, bo nie wolno było do szpitala przyjść odwiedzić. To trzeba było bardzo się gimnastykować, jakiejś stróżce, dozorczyni, czy jak one się nazywały. One stały na bramie i jak się nie miało czym przekupić, to nie wpuściły do obozu, do szpitala. Szpital był ogrodzony inną.
innym drutem. Ja jeszcze zapomniałam o jednej sprawie, bardzo ważną sprawę pominęłam w szpitalu. Jak byłam tak bardzo, bardzo chora, to lekarka, więźniarka szła wzdłuż szeregu, wzdłuż bloków i zaznaczała, która na rano będzie gotowa. Kto już umiera? Jak przyszła do mojego łóżka, to powiedziała, no ta to już absolutnie rano będzie gotowa. I wtedy przechodziła taka więźniarka, która tak usługiwała blokowej. Więźniarka. I ona to usłyszała. I zatrzymała się i mówi, co? Ona będzie gotowa jutro? Ta mi, tak, ona już jest skończona. A ta mi, pani doktor, to jest moja koleżanka z celi więziennej. Niech ją pani ratuje. Ja już nie mam możliwości. Ma pani jeszcze jeden zastrzyk. Ona wiedziała, bo dostawali w tajemnicy od zwolności lekarstwa. Jak miała lekarka, więźniarka, jak miała taki zastrzyk, to dostawał je tylko taki, kto rokował wyzdrowienie. I ona mówi, ma pani jeszcze jeden zastrzyk, bo ona tam ciągle siedziała w tym pokoiku blokowej. Ona mówi, ale to jest dla kogoś, kto będzie żył, a to już się kończy. Pani doktor, ja uklęknę przed panią. Niech pani daje jej ten zastrzyk. Ja błagam panią. Wiem, że tak żebrała, że ta powiedziała do mnie, słuchaj, ja cię teraz ukuję. Jak cię ukuję i ty to poczujesz, to zrób jakiś ruch. Zamrugaj, poruszaj palcami, bo ja już nic nie mówiłam, już byłam tak umierająca. I to ja będę wiedziała, że jest jakaś szansa. Jak nie dasz znaku, to znaczy koniec. No i ja czekam na to ukłucie. Czekam, czekam i nic. I w pewnym momencie słyszę, no widzisz, nawet nie drgnęła. Już nic nie czuję, ona już umiera. To ta zmartwiona poszła. I potem jest noc. I tej nocy mnie się śni. Taki mam piękny sen. Śnił mi się mój kościół, w którym śpiewałam, w którym byłam chórzystką. I śni mi się ten kościół, że jest taki rozświetlony, tak dużo świateł wszędzie. I ja idę pomalutku, dochodzę do tego ołtarza i przed ołtarzem stoi trzech księży w złotych ornatach. Jak przyklękam przed tym środkowym księdzem, jestem tak strasznie szczęśliwa, tak bardzo, że to się nie da określić, jakie to było szczęście, ale ze wszystkich stron takie piękne światło świeciło, takie złote. Ja jestem bezbrzeżnie szczęśliwa i w pewnym momencie słyszę nach dwache nocznik, czeska dziewczyna jakaś wołała, żeby jej ktoś podał nocnik. I natychmiast wszystko znikło, i księża znikli, i ten blask taki złociste, płynące z okien, skądś one płynęły. I ja wtedy otworzyłam oczy. I to był moment, kiedy ja wróciłam do życia. I w pewnym momencie ktoś się nade mną nachyla i krzyczy, ależ ona żyje, ona patrzy na oczy. No to się zrobiło zbiegowisko, bo wiadomo było, że ja już umarłam. A ja patrzę na oczy. No więc znowu byłam strasznie sławna. Cały blok mnie przychodził oglądać. Przy tym, jak umieralność była straszliwa wtedy na bloku szpitalnym. Tak ja zadziwiałam sąsiadki i te wszystkie panie pracujące w tym szpitalu więźniarki, że ja ożyłam i spojrzałam na oczy. I od tamtej pory zaczął się mój powrót do życia. Zaczęłam po prostu wracać do życia. I wtedy właśnie te panie, zdarzyło mi się namalować tą więźniarkę, która koło mnie siedziała, jej karykaturę. No i ta karykatura zwróciła uwagę tych pań, które tam były z funkcjami, na funkcjach.
No i tak się zaczęło moje troszkę ustabilizowane życie. Zaczęłam, już właściwie mogli mnie wypisać ze szpitala, ale jak zobaczyły te panie opiekunki i pani Blokowa i ci wszyscy, którzy tam mieli coś do powiedzenia, po prostu dopisywali mi temperaturę. Ja miałam powiedzmy 38, to było do wypisania, ale ja jeszcze miałam temperaturę, tylko mi do 39 wypisywali. No i tak się zaczęło. Po 5 miesiącach zostałam wypisana ze szpitala. Poszłam na blok do pracy, ale to już nie była taka strasznie, taka niewolnicza praca jak ta na Budach. Tam wykończali nas po prostu. Kto tam przeżył, to ja nie wiem, kto przeżył te Budy, ale to było wszystko do wykończenia ludzi. A tutaj jakoś zaczęłam żyć.